wami bardzo serdecznie. Śniadanko już zjedzone, dzisiaj w ogóle dosyć wcześnie wstałam, sama się nie poznaję, ale to dlatego, że musiałam umyć włosy i nie uwierzycie, ale pozwoliłam im wyschnąć naturalnie, pierwszy raz od dawien dawna, i wyschły w ciągu godziny, także jestem bardzo zadowolona, że tak to szybko, sprawnie poszło. Oczywiście one nie są idealnie proste, ponieważ są takie już, wołają po prostu o keratynowe prostowanie włosów, także może za niedługo się skuszę i sobie zrobię taki zabieg. Dziś mam trzy ważne cele. Pierwszy to muszę iść do mięsnego kupić szynkę i salami. Drugi cel to muszę nagrać film, nie ten vlog, tylko inny, to będzie dokładnie Q&A. A trzeci cel to muszę jechać do galerii handlowej, żeby kupić prezent, bo za niedługo idę na urodziny. I się tak zastanawiam, bo wiem, że osoba, do której idę na urodziny, będzie to oglądać, więc nie wiem, czy wam pokażę, co kupiłam, ale no, zabiorę was też ze sobą, więc zaczynamy! Jaki ładny. O rany, uroczy. Prezent już kupiony. Na razie nie będę wam pokazywać, co to jest, bo ta koleżanka będzie oglądać ten film. No i teraz jadę jeszcze do House'a i do Kruba. I do rezerwcy. Ramoneski, ale nie wiem, w sumie jest fajna. Dziś ewidentnie nie jest mój dzień na zakupy, bo naprawdę nic sobie ciekawego nie znalazłam, ale ciemno, idę tutaj, może będzie lepsze światło, ale mam jeszcze taki plan, że pójdę sobie do Lumpa i może tam coś ciekawego znajdę, bo wiem, że za dwa tygodnie jest totalna wyprzedaż. Wszystko będzie wtedy po złotówce, także może wtedy sobie coś wybiorę. Także zmierzam w stronę rynku. Zobaczcie, jaka krowa. Wow, pierwszy raz widzę taką dużą krowę. No i już wyszłam z Lumpa. Muszę wam powiedzieć, że jak za dwa tygodnie będzie wyprzedaż, będzie wszystko po złotówce, to będę polować na jeansy, na kurtkę jakąś. I chyba to wszystko, bo w sumie nic więcej nie potrzebuję, także na coś takiego będę polować. Teraz idę do samochodu i do domu. Szyneczka kupiona, kupiłam jeszcze w mięsnym pierogi z mięsem, także jak będą dobre, to może będę kupować częściej, chyba że sama będę robić, ale w sumie to nie lubię robić pierogów. Byłam jeszcze na krótkich zakupach, także stwierdziłam, że może wam pokażę, co to kupiłam. Nie mam tu dużo rzeczy, w Biedronce byłam, kupiłam cztery takie małe bagietki. Kupiłam pomidory i w ogóle jestem z siebie dumna, bo jestem trochę pod wpływem tej książki Zero Waste, którą czytam, i nie wzięłam na nie woreczka. Także mega fajnie, że ograniczyłam wytwarzanie odpadów. Mamy tu jeszcze pomidory, banany, rachunek, berlinki. Berlinki muszą być, kto je berlinki, niech da znać. Kasza jagrana, bo dzisiaj na śniadanie była kasza jagrana i już się kończy. Płatki owsiane,
cukier puder, bo też się kończy, a ostatnio ciasto zrobiłam, marchewki, bo się przydadzą, jeszcze tutaj jeden banan i ogórki konserwowe, bo były w przycenie. Także tak to wygląda, chyba słaba bateria już jest, także muszę podładować sobie aparat i będę kręcić dzisiaj Q&A. Tak, będzie Q&A, po tym vlogu będzie Q&A. Już jestem po nagraniu filmu, oczywiście w międzyczasie przegrzał mi się aparat, tak już mam, że pół godziny nagrywania przegrzewa mi się aparat i się sam wyłącza, więc musiałam swoje odczekać i w międzyczasie zjadłam sobie te pierogi, które kupiłam. Powiem wam, bardzo dobre, jak u mamy, więc kurczę, super, jakbym umiała takie robić, to by było fajnie. Myślę, że jeszcze może je kupię, bo tak jak mówię, były pyszne, ale jeszcze spróbuję też sama zrobić pierogi, choć to jest taka rzecz, która mi kompletnie nie wychodzi. Ja jakoś robię to tak niesprawnie, że odechciewa mi się robić tych pierogów. W życiu może robiłam 3 razy pierogi, dajcie znać, czy robicie pierogi. No mi jakoś tak to idzie pod górkę. Teraz robię obiad, będzie dzisiaj spaghetti i jeszcze zrobię pieczywo czosnkowe, tą bagietkę, te bagietki, co kupiłam, to pokroję na takie kawałeczki, masełko, czosnek i może coś dobrego z tego wyjdzie. Jeszcze z Tuptusiem się pobawię, chociaż Tuptuś ostatnio był niegrzeczny. Tuptuś ostatnio ugryzł pana, także Tuptuś nieładnie. I przegryzł nam kable za szafką. 5 nadgryzień było, także poleciał po bandzie równo. No ale już karę miał, przesiedział cały dzień w klatce Już jestem w połowie książki Życie Zero Waste i teraz powiem wam, że tak się trochę zafiksowałam na punkcie zrobienia własnego kompostownika, na co mój mąż. Ale no, tak sobie myślę, może sobie zrobię taki własny kompostownik, bo tam w tej książce było napisane, jak to zrobić, więc czemu by nie? Ale nie wiem, czy teraz, czy bardziej latem, to zobaczę jeszcze. W tym tygodniu byłam w ogóle na trampolinach. Wam, że dopiero drugiego dnia po tych trampolinach takie zakwasy mnie złapały, że no masakra po prostu. I stwierdziłam, że musiałabym się trochę bardziej porozciągać. Pamiętam, że kiedyś, parę lat temu, potrafiłam jeszcze zrobić szpagat. 6-7 lat temu umiałam zrobić szpagat. Teraz chyba jest mi do tego daleko, więc zaraz będę się rozciągać, pokażę wam, jak to wygląda, na jakim jestem etapie. Młodość, nie wieczność.